Bo my wszyscy mamy trochę nierówno pod kopułką. To nie daleńko? Pies, który został kotełem. No to co, lecimy z drugą częścią zakupów do łazienki. Nie ma tego dużo, ale może wam się przydać dzisiaj lampy i takie popierdółki na papiery toaletowe i tak dalej. Ale co wam jeszcze chciałam pokazać, zanim zacznę nagrywać, to moja chluba i duma i po prostu mistrzostwo wszechświata. Generalnie to stworzyło własną grawitację. Tara! Czyli po prostu potrzebuję nowej kuchni. Zna ktoś kogoś, kto robi dobre kuchnie. W dobrej cenie. Ponieważ jak na to tak patrzę, stwierdziłam, że osiągnęłam apogeum. To zrobić jak żyć. No cześć! Tak jak mówiłam, nie będzie tego dużo, to już generalnie jest ostatek. Jeszcze potrzebujemy tylko dynks na szczoteczki do zębów. Dalenio, powiedz mi, co ty robisz. Dalenio. Usiądź. Albo zejdź stamtąd, ale nie tędy. Miśka. Toż to, ty mnie stresujesz. No. Zaczniemy szybciutko. Rzeczy jest dosłownie 5. Najpierw zacznę od haczyków na ręczniki, na papier toaletowy. I po co o tym mówię i do czego to mówię? Ponieważ my szukaliśmy wszędzie haczyków, które będą klejone, niewiercone. Ponieważ sam ten haczyk na papier toaletowy będzie przyklejany do półki. I nie chcieliśmy w tej półce wiercić, tak samo jak nie chcieliśmy wiercić w płytkach. Dlaczego nie chcieliśmy wiercić w płytkach? Pomimo tego, że mamy odpowiednie wiertło, że mamy tam wszystko, co można... uprzedzając komentarze. To wiercenie w płytkach zawsze niesie jakieś tam ryzyko, że ta płytka nam gdzieś odpryśnie, pęknie i tak dalej. A po co mamy ryzykować, skoro można kupić produkt, który od razu jest do tych płytek klejony i też dobrze się sprawdza, bo takie same haczyki mieliśmy w mieszkaniu i nic się im nie działo. Cześć Myszko, ty tu chodzisz. Nie odpadały, dobrze się trzymały, więc tutaj stwierdziliśmy, że zrobimy tak samo. Jedyny jaki jest minus, to nie znaleźliśmy tego dynksa na papier, również kwadratowego, ale to nic. Jeżeli ktoś szuka właśnie takich klejonych rzeczy, które będą wyglądać bardzo prosto, ładnie, bo chcieliśmy jak najprostsze wzór tego wszystkiego, to są dostępne w Mrówce. Pierwsze pudło to lampa nad lustro i my szukaliśmy wszędzie lampy nad lustro, takiej prostej, LEDowej. Patrzyliśmy w Castoramie, patrzyliśmy w sklepach z oświetleniem, patrzyliśmy w Leroy i lampki, które chcieliśmy kupić, kosztowały około 300 zł, co jest dla mnie masakryczną kwotą, jak za lampkę nad lustro. Dlatego poszperałam na Allegro i za 100 udało mi się kupić lampkę większą niż zamierzaliśmy. Jest to lampka, która ma bodajże 80 cm szerokości, z tego co pamiętam, ale nie mam tutaj tego nigdzie napisanego. Ona jest praktycznie szerokości naszej umywalki. Jest regulowana w dwóch miejscach, ponieważ jest regulowana tutaj i regulowana jest na dole. Wiadomo, że tego nie używamy cały czas, ale to pomoże dopasować tą lampkę idealnie pod wasze preferencje, do tego jak chcecie, które miejsce ona ma świecić i tak dalej, więc to było dla nas bardzo ważne. Lampka jest srebrna na wysoki połysk. Kupiona została za 140 zł, jak patrzyliśmy w Castoramie czy w Leroy, koszt takiej lampy sięgał nawet 300 zł, jeżeli chodzi o tą szerokość i moc. Nie wiemy, jak ona świeci, bo nie byliśmy w stanie tego sprawdzić, ale w sklepie też nie jesteśmy w stanie tak do końca, ze względu na to, że zaburzona jest moc tej lampki przez ogólnie oświetlenie. Tam świeci 60 innych lampek, więc po prostu tak czy siak nie wiemy właściwie, jak ona świeci. Patrzymy na lampkę i patrzymy, czy możemy w nią patrzeć, czy... Więc przekonamy się dopiero podczas montażu, jak ona wygląda. Jeżeli chodzi o sam design, to wydaje mi się, że lampka wygląda bardzo ładnie. Nie można jej nic zarzucić. Montowana jest na śrubkach, śrubki były w zestawie. Mój mąż nie korzysta z takich śrubek, on ma swoje jakieś cudowne śrubki i kołki, więc z nich będziemy ostatecznie korzystać. No i co? Więcej na jej temat będę mogła powiedzieć podczas filmu z łazienką, gdy już zobaczymy, jak świeci, jak wygląda i czy przede wszystkim działa. Druga lampka. To oczywiście lampa sufitowa. Jest to zwykły platform, jak to się chyba platform nazywa. I ona jest o tyle inna. Oczywiście też LEDowa, też ma śrubki w środku.
Ona jest o tyle inna, że oprócz tego, że świeci tutaj tą płaszczyzną, to jeszcze świeci z boków. Jak to będzie ostatecznie wyglądać, też nie wiemy. Widzieliśmy to tylko na wizualizacjach, na zdjęciach. Wyglądało prześlicznie. Zobaczymy, jak będzie ostatecznie. Ona jest bardzo lekka, wykonana z plastiku. Nie ma jakiejś tutaj filozofii. Nie była droga, kosztowała około 70 zł za to. Czy droga, nie droga? No, generalnie za taki plastik to wolałabym zapłacić 4 dychy i powiedziałabym, że spoko cena, ale zapłaciłam 7. No, więc jeżeli chodzi o moc tej lampy, 20 W. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie świeciło. Ja zachęcam do poszukania tańszych odpowiedników na Allegro, bo obie lampy zostały kupione na Allegro i to były generalnie pierwsze lepsze, które rzuciły mi się w oczy, więc bez problemu je znajdziecie. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę. No i widzimy się w przyszłym tygodniu w filmie końcowym z całą łazienką. Także mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. I zobaczcie aranżację naszej łazienki. Także warto subskrybować i zostawić dzwoneczek, żeby być na bieżąco i żeby żadnego filmu nie przeoczyć. Pozdrawiam Was, pa!